Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Rośnie napięcie między krajami anglosaskimi, głównie Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, a Chińską Republiką Ludową. Administracja prezydenta Joe Bidena zatwierdziła pomoc wojskową dla Tajwanu w ramach programu FMF, Foreign Military Financing. To jest środków, które. Są przeznaczone na finansowanie zagranicznych wojsk, i co istotne, z którego to funduszu środki, co do zasady, przeznaczane są na pomoc dla suwerennych państw. Również Wielka Brytania ostatnio znalazła się na kursie kolizyjnym z Chinami, ponieważ no, po raz pierwszy w historii. Tajwan został uznany w oficjalnym brytyjskim dokumencie za niepodległe państwo. To oczywiście nie spodobało się Pekinowi, który, który wydał specjalne oświadczenie. Zacznijmy od kwestii relacji amerykańsko-tajwańskich. Oczywiście Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i za integralną część państwa środka. Nigdy Pekin nie wyrzekł się tutaj, no można powiedzieć, chęci przywrócenia suwerenności nad Tajwanem. Natomiast Stany Zjednoczone, co prawda, nie utrzymują formalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem, ale faktycznie pozostają jednym z najważniejszych sojuszników. Władz w Tajpej, którym dostarczają między innymi nowoczesny sprzęt wojskowy. Ta presja militarna i dyplomatyczna Chin kontynentalnych na Tajwan cały czas rośnie. Chińska armia. Organizuje regularne ćwiczenia w pobliżu wyspy. Wiele z tych ćwiczeń już omawiałem w podcaście geopolitycznym. Natomiast teraz mamy do czynienia z sytuacją, w którym administracja Stanów Zjednoczonych wyraża zgodę na przekazanie Tajwanowi 80 milionów dolarów z programu FMF. Ministerstwo Obrony Tajwanu zdążyło już wyrazić swoją wdzięczność za pomoc Stanów Zjednoczonych, ale nie informuje o żadnych, o żadnych szczegółach. Natomiast przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Izbie Reprezentantów, Michael McCall, polityk partii republikańskiej, powiedział, że jest zadowolony, że administracja amerykańska wreszcie dostarcza pomoc w ramach FMF Tajwanowi. Powiedział także, że broń ma pomóc Tajwanowi nie tylko chronić, jak to określił, demokrację w regionie, ale także wzmocnić politykę odstraszania Stanów Zjednoczonych. A także wzmocnić bezpieczeństwo narodowe USA wobec, jak to nazwał, coraz bardziej agresywnej komunistycznej partii Chin. To wszystko cytaty z McCalla, z Michaela McColla, i myślę, że one są bardzo symptomatyczne dla tego, co się dzieje w tej publicznej dyskusji wśród establishmentu amerykańskiego, właśnie w kontekście, w kontekście Tajwanu. No, trzeba tutaj jasno powiedzieć, że FMF to. Największy amerykański program pomocy wojskowej. On jest zarządzany przez Departament Stanu. W ramach tego programu USA przekazują przede wszystkim środki na zakup amerykańskiej broni różnym zagranicznym rządom. No, Chiny kontynentalne, Pekin wielokrotnie protestował przeciwko przekazywaniu przez USA pomocy wojskowej Tajwanowi. Trzeba też tutaj jasno powiedzieć, że Amerykanie w, no, całkiem niedawno wyrazili, wyrazili zgodę na sprzedaż Tajwanowi sprzętu wojskowego o wartości nawet pół miliarda, pół miliarda dolarów. Natomiast jeśli chodzi o relacje na linii Londyn-Pekin, to dokument, w którym zawarte zostało określenie Tajwanu mianem niepodległego państwa, zostało wydane w nocy z wtorku na środę z 29 na 30 sierpnia 2023 roku przez Komitet Spraw Zagranicznych Izby Gmin Brytyjskiego Parlamentu. W raporcie tej komisji możemy przeczytać, cytuję: Tajwan jest już niepodległym krajem pod nazwą Republika Chińska. Tajwan posiada wszystkie kwalifikacje do państwowości, w tym stałą populację, określone terytorium, rząd i zdolność do nawiązywania stosunków z innymi państwami. Brakuje mu tylko większego Międzynarodowego uznania. Koniec cytatu. Tenże Komitet Spraw Zagranicznych Izby Gmin skrytykował także brytyjski rząd za brak odwagi w stosunku do Chińskiej Republiki Ludowej. Przedstawiciele Komitetu Izby Gmin. No, uświadamiają sobie to i mają te, te, to przekonanie, że mogą nastąpić różnego rodzaju działania odwetowe ze strony Pekinu, jednak starają się przekonać opinię publiczną Wielkiej Brytanii, że jak to określili, cytuję: suwerenność nie może być zagłuszana na świecie za pomocą przemocy czy metod autorytarnych. Koniec cytatu. Trzeba sobie jasno tutaj uświadomić fakt, że zarówno Waszyngton, jak i Londyn eskalują w tym momencie napięcie z Chinami, z Chińską Republiką Ludową, za pomocą właśnie tego typu gestów wykonywanych pod, pod adresem Tajwanu. Obecne działania mocarstw anglosaskich mają swoje także bardzo ciekawe. Odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych obu państw. Jednym z najciekawszych dokumentów w tym zakresie jest, jest dokument z maja 2020 roku zatytułowany Strategiczne podejście Stanów Zjednoczonych do Chińskiej Republiki Ludowej. Jest tam sporo, właśnie można powiedzieć, światła rzuconego na pewne strategiczne podejście no, nie tylko Stanów Zjednoczonych, także ich sojuszników wobec wzrastającej potęgi Chińskiej Republiki Ludowej. W dokumencie tym możemy przeczytać, że szybki rozwój gospodarczy Chińskiej Republiki Ludowej i zwiększone zaangażowanie tego państwa na świecie, jeśli chodzi o gospodarkę, o politykę, nie doprowadziło do tego, co Amerykanie nazywają konwergencją z obywatelskim, wolnym i otwartym porządkiem, to jest cytat z tego dokumentu. Na to liczyły stany Zjednoczone i jeżeli chodzi o wyjaśnienie tego, co oznacza w tym żargonie, Amerykańskiej dyplomacji pojęcie konwergencji z otwartym porządkiem. No, to oczywiście chodzi o włączenie się w Pax Americana, włączenie się w globalną gospodarkę kapitalistyczną na zasadach określonych w Bretton Woods. Natomiast w dokumencie czytamy, jak bardzo establishment amerykański jest niezadowolony z tego, że komunistyczna partia Chin postanowiła wykorzystać wolny i otwarty porządek, jak to określono, aby spróbować przekształcić system międzynarodowy na swoją korzyść. To jest oczywiście zawoalowana krytyka podejścia zarówno chińskiego, jak i na przykład rosyjskiego, czy szerzej grupy BRICS w kształtowanie stosunków międzynarodowych na zasadach policentryzacji świata, na zasadach wielobiegunowości, a nie świata jednobiegunowego, opartego na hegemonii jednego mocarstwa, jakim od czasu układu z Bretton Woods są właśnie Stany, Stany Zjednoczone. W w dokumentach amerykańskich, obecnie publikowanych również na temat, na temat Chin, różnych, w różnych ekspertyzach, komentarzach. Ekspertów bardzo często możemy przeczytać takie odwołania do czterech filarów narodowej strategii bezpieczeństwa opublikowane jeszcze w grudniu 2017 roku i w kontekście tego, co Amerykanie nazywają zagrożeniem chińskim, właśnie ten dokument z 2017 roku wymienia takie cztery główne cele. Po pierwsze, ochronę Narodowego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo takie ogólne, oczywiście, i pojemne. Po drugie, to, co określa się mianem promowania amerykańskiego dobrobytu, promowania amerykańskiego stylu życia, ale także amerykańskiej wizji gospodarki, amerykańskiego systemu gospodarczego. Po trzecie, zachowanie pokoju poprzez siłę, i to jest bardzo charakterystyczne dla polityki amerykańskiej. No, po 2001 roku, Widać, jak bardzo wzrosło to stosowanie siły przez Stany Zjednoczone, ale oczywiście to nie rozpoczęło się w 2001 roku inwazją na Afganistan. Pamiętamy doskonale bombardowanie Jugosławii z 1999 roku, czy jeszcze początek lat 90. i, 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 i bombardowanie Iraku. No i czwarty cel to jest szeroko pojęte zwiększanie amerykańskich wpływów. I to doskonale widzimy, jeśli chodzi o strategię amerykańską wobec Indo-Pacyfiku, rozszerzanie takich formatów jak Quad czy Quad Plus, yy, współpraca z krajami ASEAN, yy, czy takie nowe formaty jak AUKUS, czyli ten sojusz yy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. Amerykanie wprost yy, piszą o tym, że należy zwiększać odporność Amerykańskich instytucji, ale także sojuszy i partnerstw, aby sprostać wymaganiom stawianym przed, przez Chińską Republikę Ludową. Mówi się wprost w dokumencie z 2020 roku, że inicjatywa jednego pasa, jednego szlaku to, jak to określono cytuję, termin parasolowy opisujący szereg inicjatyw, z których wiele wydaje się mieć na celu przekształcenie międzynarodowych norm, standardów i sieci, w celu wspierania globalnych interesów i wizji, i wizji Pekinu, jednocześnie spełniając wymagania gospodarcze Chin. Koniec Koniec cytatu. Widać tutaj jasno, że Stany Zjednoczone będą starały się różnymi dostępnymi instrumentami torpedować inicjatywę jednego pasa, jednego szlaku, i chociażby w tym kontekście warto patrzeć na takie inicjatywy jak inicjatywa. Inicjatywa Trójmorza. Również to określenie o wzmacnianiu partnerstw, wzmacnianiu sojuszy i w takim szerszym kontekście chociażby osłabiania relacji chińsko-rosyjskich jest bardzo istotne w, w, obecnych, w obecnych uwarunkowaniach międzynarodowych. Widać to chociażby na konkretnym przykładzie: na przykładzie relacji Stanów Zjednoczonych i Armenii. Amerykański resort obrony przekazał bardzo interesujące informacje dla wielu będących ogromnym zaskoczeniem, że w przyszłym tygodniu w Armenii rozpoczną się wspólne ćwiczenia pod kryptonimem Eagle Partner 2023 z udziałem sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Celem tych manewrów, które mają potrwać od 11 do 20 września bieżącego roku ma być przygotowanie, jak to określono, amerykańskiej armii do udziału w międzynarodowych misjach pokojowych. No, Szanowni Państwo, tutaj doskonale wiemy, że Armenia jest członkiem ODKB, czyli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, nazywanej często rosyjskim, rosyjskim NATO. Armenia jest mocno skonfliktowana z Azerbejdżanem. Tutaj jakby pamiętamy i pierwszą, i drugą wojnę karabaską. Należy jednak też pamiętać, że w Armenii znajduje się rosyjska 102. baza wojskowa, jedna z największych baz rosyjskich poza granicami Federacji Rosyjskiej. W kontekście tych wszystkich działań mocarstw anglosaskich względem Tajwanu, a także tych zamierzeń przedstawionych w omówionym przeze mnie dokumencie amerykańskim i tym, co się obecnie dzieje na kontynencie eurazjatyckim, jasno widać, że Amerykanie ze wszechmiar starają się powstrzymać integrowanie się kontynentu eurazjatyckiego, gdzie takimi dominantami byłyby takie kraje jak Chiny czy Rosja. Chin, Amerykanie starają się rozerwać ten sojusz rosyjsko-chiński. Oczywiście jest to w tym momencie niemożliwe, ale starają się go osłabić wszelkimi możliwymi sposobami. No i widać cały czas w tej Strategii amerykańskiej, również przygotowywanie się do jeszcze mocniejszej, intensywniejszej konfrontacji z Iranem. Myślę, że także to zbliżenie z Armenią można odczytywać w tym kontekście, nie tylko osłabiania Rosji. Sojuszy rosyjskich, właśnie o DKB, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, ale także w kontekście działań przeciwko Islamskiej Republice Iranu, która jak wiemy doskonale stara się o przyjęcie do grupy BRICS, a grupa BRICS staje się dzisiaj największym rywalem grupy G7, grupy zdominowanej przez Stany Zjednoczone. Dziękuję Państwu za uwagę.